W dzisiejszym filmie pokażę, jak w prosty sposób wykonać narożną zakładkę do książki. Do wykonania zakładki potrzebna nam jest kartka papieru w kształcie kwadratu o dowolnych wymiarach. Kwadratową kartkę papieru zginamy po skosie, tworząc w ten sposób trójkąt. Następnie rogi trójkąta zaginamy, tworząc w ten sposób kwadrat. Następnie powracamy do trójkąta, chwytamy za pojedynczą część trójkąta i zaginamy go do środka, w stronę jego podstawy. Następnie powtarzamy krok drugi, czyli zaginamy rogi trójkąta. Odginamy je z powrotem i zaginamy do środka. I gotowe. I tak w kilku prostych krokach przedstawione zostało, jak można zrobić wygodną, elegancką i wyjątkową zakładkę do książki, która włożona nigdy nam się nie zgubi i będzie cennym, ładnym prezentem dla wielbicieli książek. Dziękuję za uwagę.